Cześć! W tej lekcji powiemy sobie, czym jest, a czym nie jest piramida testów. Piramida testów to sposób określania, jakie rodzaje testów i w jakich proporcjach powinny występować w naszym systemie. Testy leżące u jej podstawy są tymi najtańszymi i wykonującymi się najszybciej. Wraz z przesuwaniem się w kierunku szczytu piramidy rośnie czas oraz koszt uruchomienia. Należy pamiętać, że piramida nie niesie informacji o tym, jak ważne są poszczególne rodzaje testów. Nie chodzi tutaj o to, że testy jednostkowe to absolutna podstawa i trzeba je mieć, żeby w ogóle myśleć o przejściu do integracyjnych. Istotna jest tutaj informacja o docelowej proporcji opartej o czas i koszty. Każdy rodzaj testów jest równie ważny, bo też każdy z nich ma trochę inny cel. Testy jednostkowe są skupione na logice poszczególnych, małych fragmentów aplikacji. Piszą je programiści zazwyczaj do własnego kodu. Czas wykonania jednego testu liczony jest co prawda w milisekundach, ale w największych projektach wykonanie całego zestawu mogłoby zajmować nawet godziny. Dlatego też wykorzystuje się fakt, że testy sprawdzają rozłączne przypadki w wyizolowanych warunkach i uruchamia je na kilku wątkach czy nawet maszynach. Dobrze napisane są bardzo tanie w utrzymaniu. Jeśli jednak spora liczba testów będzie napisana bardziej do implementacji niż do wymagań biznesowych, to można skończyć z połową czerwonych testów po bardzo małej zmianie, a to już na pewno tanie w utrzymaniu nie jest. Testy integracyjne dotyczą komunikacji między wewnętrznymi modułami systemu albo też między nimi a modułami ze świata zewnętrznego. Piszą je programiści, ale też czasem testerzy. Mogą dotyczyć nawet całego systemu naraz, ale wygodniej rozbić takie testy na mniejsze kawałki. Utrzymanie ich wymaga znajomości szerszego kontekstu niż jedna klasa, a wykonanie pojedynczego testu zajmuje już nie kilka, a kilkanaście czy kilkaset milisekund. Niektóre z takich testów wymagają konkretnej konfiguracji środowiska. Nie zawsze da się je łatwo uruchomić lokalnie. Naturalnie nie ma potrzeby posiadania tak wielu testów integracyjnych, co jednostkowych, ale wciąż wykonanie pełnego zestawu testów integracyjnych może zajmować sporo czasu. Dlatego warto szukać szans do zrównoleglania. Testy end-to-end -end są najdroższe w wykonaniu, utrzymaniu i zajmują najwięcej czasu. To najbardziej złożony z przypadków. A że jest to też nasz główny obszar zainteresowania, to omówimy je osobno w kolejnych lekcjach. W niektórych projektach można spotkać się z odwróconą piramidą testów. Jest to antywzorzec, który prowadzi do nieprzyjemnych konsekwencji. Po pierwsze. Odpalenie testów jednostkowych daje tak naprawdę mało informacji o stanie systemu. Trzeba więc ruszyć bardziej złożone testy, a to zawsze zjada czas. Po drugie, z racji poziomu ogólności testów end-to-end -end i słabego pokrycia testami jednostkowymi, pewne małe błędy, np. jakaś źle wyliczona, ale nie kluczowa wartość, mogą dotrzeć aż na produkcję. Nie zaboli nas to, dopóki ten konkretny problem nie dotknie jakiegoś użytkownika naszego systemu. Teoretycznie można próbować pokryć dokładnie wszystkie przypadki brzegowe testami end-to-end, -end, żeby zmniejszyć szanse na taką sytuację, ale tutaj znowu płacimy za to coraz dłuższym czasem wykonania. Po trzecie, test end-to-end, -end, który nie przeszedł, tak naprawdę praktycznie nie dostarcza informacji o tym, gdzie błąd może leżeć. Nie wskazuje konkretnej linii w kodzie źródłowym ani nie pokazuje stosu wywołań, więc znalezienie miejsca, w którym błąd jest faktycznie ulokowany, może zająć więcej czasu niż jego późniejsze naprawienie. W prostych, czysto krudowych projektach Piramida testów może przyjąć postać prostokąta. Przez krudowe systemy rozumiemy takie, w których chodzi tylko o zbudowanie interfejsu do zarządzania jakimiś zasobami, obsługi czterech podstawowych operacji: tworzenia, odczytu, edycji i usuwania. W takim systemie, czy takim module jakiegoś większego systemu, nie ma sensu na siłę dążyć do proporcji piramidy. Teraz możemy już przejść do szerszego omówienia samych testów end-to-end.